Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z takim krótkim przekazem pod tytułem Jaka jest rada od Twojego anioła stróża? Oczywiście rada na czas najbliższy, na najbliższe dni, tygodnie, miesiące, powiedzmy tak do 3 miesięcy. Tak mniej więcej widzę czas najbliższy, więc w tym kontekście właśnie będziemy to czytanie sporządzać. Wybierzcie sobie intuicyjnie jeden z 3 zestawów kart, to jest zestaw numer 1, zestaw numer 2, zestaw numer 3. Także wybierzcie sobie ten, który Was przyciągnął intuicyjnie najbardziej w pierwszej chwili. Za chwileczkę będziemy odsłaniać karty, sprawdzać, co też Wasz anioł stróż ma Wam do przekazania, do powiedzenia na chwilę obecną i na czas najbliższy. Ja Was zachęcam do subskrybowania kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, aby być na bieżąco. Zachęcam Was również do przeglądania zakładki Społeczność. Tam znajdziecie informacje o najświeższych promocjach na kanale, o tym, co się dzieje. Jesteście wtedy informowani na bieżąco. Zachęcam do skorzystania z promocji weekendowej, ponieważ ona się już kończy. Zasadniczo zapraszam do korzystania z sesji mediumicznych ze zmarłymi bliskimi. Zapraszam również do wzięcia udziału w rytuale, multirytuale w związku z otwarciem portalu 11.11. To już wkrótce, bo w przyszłym tygodniu. Także zaczynamy to czytanie, moi drodzy. Jaka jest rada od Twojego anioła stróża? Oczywiście standardowo 2 opcje sobie na razie zwijamy i zaczynamy od opcji numer 1. Dla jedyneczek, co tutaj ten Wasz anioł stróż chce Wam powiedzieć? Tu jest karta pomoc. Zwracaj się o pomoc. Przyjmowanie pomocy jest aktem szlachetnym. Innymi słowy, nie bądźcie sami z pewnymi rzeczami, to na pewno. Tutaj pokazuje nam się Król Pentakli i karta Księżyca. Może to być osoba, to w sensie Wy, że możecie być takimi osobami, które pokazują się jako mocne na zewnątrz, ale takie kruche w środku. Czyli nie pokazujecie swoich słabości, nie pokazujecie swoich bolączek. Być może tak też zostaliście wychowani, nauczeni, że tutaj mężczyzna nie płacze i że w ogóle łzy to jest niegodne, no jak tak można pokazywać swoje słabości, trzeba światu prezentować swoją mocną stronę i być może właśnie tak całe życie podchodziliście do tego, więc tu jest Wam powiedziane, że wcale nie musicie być tacy niezniszczalni, macie prawo pokazać, co jest właśnie pod tą skorupką, macie prawo poprosić o pomoc, jeśli tej pomocy potrzebujecie, zwłaszcza w kwestiach finansowych na przykład, bo tutaj ten Król Pentakli też może być jakimś finansistą, doradcą finansowym, bankierem, kimś, kto może właśnie pomóc na przykład korzystnie zainwestować pieniądze, jak ulokować gotówkę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ogólnie chodzi o to, żeby nie ukrywać tutaj pewnych rzeczy. Jeżeli potrzebujecie pomocy, czy to materialnej, czy to takiej mentalnej, jakiegoś wsparcia, to po prostu, aby mówić o tym ludziom, ponieważ znajdą się ludzie w Waszym otoczeniu, którzy po prostu tak sami z własnej woli będą chcieli Wam tej pomocy udzielić. Nie jesteście tutaj sami i to właśnie Wam przekazuje Wasz anioł stróż, że wystarczy o tę pomoc poprosić i nie jest to żadną ujmą na honorze. Nie musicie się tego obawiać, że zostaniecie wyśmiani, wyszydzeni w jakiś sposób, ponieważ każdy ma swoje problemy i tutaj proszenie o pomoc też jest swego rodzaju sztuką. Nie chodzi o to, żeby bazować zawsze i wszędzie na innych, ale kiedy sytuacja już jest taka, że zostaliśmy doprowadzeni do ściany, gdzie rzeczywiście no, nie potrafimy sami wyjść z jakiegoś kłopotu, to warto po prostu zwrócić się o pomoc do przyjaciół, do osób trzecich. Opcja numer 2. Co tutaj dla Was? Odmłodzenie. Sen jest dobry na wszystko, odśwież ciało, umysł i duszę. Ja myślę, że tu ogólnie może być takie wezwanie Was przez anioła stróża do tego, żebyście więcej wypoczywali. Ogólnie sen, prawidłowa ilość snu, no ma właściwości takie odmładzające, ponieważ lepiej się czujemy, nasze ciało jest bardziej zregenerowane, młodziej wyglądamy, atrakcyjniej, więc sen jest na pewno lekarstwem na wszystko. Rycerz Pucharów i karta Rydwanu. Tutaj bym powiedziała, że rzeczywiście czas jakoś zmienić swoje nawyki. Wiecie, jeżeli za dużo na przykład nadużywaliście jakichś używek, zwłaszcza alkoholu, za dużo piliście, to czas zmienić te nawyki. Czas po prostu zadbać bardziej o siebie, bo tu właśnie też w sensie takim zdrowotnym może to być kwestia, żeby o siebie zadbać, czy nawet gdzieś wyjechać, zmienić otoczenie, wyjechać gdzieś nad morze, nad wodę, żeby po prostu właśnie zażyć troszeczkę takiego świeższego powietrza. Może też być tutaj wskazanie, żeby bardziej nawadniać
nawadniać organizm, pić więcej wody. Ogólnie woda jako żywioł tutaj bardzo mocno się pokazuje, więc obmywanie ciała, nawilżanie ciała od środka, wszystko co związane właśnie z obmywaniem, z nawilżaniem, także z takim uleczaniem emocjonalnym, wszystkich emocji w nas, wszystkiego tego, co gdzieś tam w nas się działo. Tutaj właśnie może nastąpić taki zwrot akcji, gdzie będziecie mieć szansę właśnie, żeby pewne rzeczy ponaprawiać, pouleczać, żeby bardziej też zadbać o siebie, o swoje ciało, nawadniać odpowiednio i tutaj właśnie podjąć jakąś na przykład terapię związaną z poprawą takiej ogólnej swojej kondycji, czy poprawą ciała fizycznego, wyglądu tego ciała, tak abyście byli bardziej zadowoleni, bo wiadomo, że powinniśmy dbać nie tylko o duszę, ale również o to nasze ziemskie ciało, żeby nam jak najdłużej służyło w dobrym zdrowiu, więc tutaj tego typu sytuacja. Ktoś może też być taki odmłodzony poprzez nową miłość po prostu. Wiecie, jak to jest. Przychodzi nowa miłość i ona uskrzydla. Mogą być osoby, które spotkają po prostu młodszych partnerów, gdzie na przykład Wam się wydawało, że to w ogóle jest dla Was niemożliwe, niewykonalne, że z kimś młodszym byście w relacje nie weszli, a tutaj po prostu okaże się, że to całkiem nieźle funkcjonuje i że Was jakby ta relacja będzie odmładzała, że Wy się będziecie czuć, jakbyście mieli na przykład kondycję sprzed 10 lat. Taka odmładzająca właśnie relacja, czy jakaś kuracja odmładzająca na przykład. I opcja numer 3, co tutaj dla Was od Anioła Stróża, wsłuchiwanie się. Ta karta mówi, słuchaj, co podpowiada Ci rozsądek, pozwól, by Twój wewnętrzny kompas wskazywał kierunek Twojego życia. I zobaczmy, co my tutaj mamy. 10 pentakli i karta pustelnika. Tak, tutaj zdecydowanie jakby jest takie nawoływanie, żeby wejrzeć w siebie, żeby po prostu ufać przede wszystkim sobie. Nawet nie rodzinie, nie jakimś bliskim krewnym, tylko po prostu sobie. Nawet jeżeli oni coś mówią, ci ludzie w jakiś sposób próbują na ciebie wpłynąć, to tutaj ważne jest to, żeby słuchać siebie, żeby pozostawać jakby w stałym kontakcie ze sobą, ze swoją duszą, ze swoim głosem rozsądku i nie robić niczego wbrew sobie. Nie dać się po prostu zmusić do czegoś, co nam się nie będzie podobało. Wsłuchiwać się też w swoje ciało, bo ciało wbrew pozorom daje nam bardzo, bardzo jasne sygnały. Jeżeli coś nam się nie podoba, jesteśmy w opozycji do jakiejś sytuacji, człowieka, jakaś sytuacja czy osoba wywołuje w nas nie najlepsze emocje, to często właśnie ciało daje nam znać poprzez na przykład rozmaite bóle, takie subtelne, na co dzień niewyczuwalne, ale jak zaczniemy się w to ciało bardziej wsłuchiwać, to po prostu to zauważymy, usłyszymy, że coś jest nie tak, że coś jest niezgodne z naszą wolą, z naszą duszą. Tutaj być może też chodzi o przepracowanie jakichś karm rodowych, bo tu ewidentnie coś z rodziną jest związane i widzę to jako po prostu mnóstwo doradców. Zobaczcie, tutaj te osoby coś mówią, coś tutaj szeptają też między sobą, może mówią na Wasz temat, może próbują tutaj ustalać, jak Wasze życie powinno wyglądać, jakby chcieli o nim decydować, albo to są po prostu wzorce rodzinne, które gdzieś tam wynieśliście, a tu jest pustelnik, indywidualista, osoba, która i tak zrobi po swojemu. Może to być karta zodiakalnej panny oczywiście, ale nie musi być, bo tutaj każdy znak wchodzi w grę. Natomiast osoba, która nie będzie tutaj bazować na tym, co mówią inni, tylko szuka po prostu swojej własnej prawdy. Oświetla sobie drogę tym światełkiem i szuka po prostu w tym mroku swojej własnej jasności, swojej własnej prawdy. Wsłuchuje się przede wszystkim w siebie, w swoje potrzeby, w swoje ciało, w swoją duszę, nie bazując na tym, co mówią inni, czy nawet nie pozwalając, żeby inni kierowali jej życiem, żeby cokolwiek nakazywali. Tu jest właśnie od Twojego Anioła Stróża takie wezwanie, że Ty masz robić po prostu po swojemu, tak żeby Tobie pasowało, żeby Tobie było dobrze. Oczywiście nie krzywdząc przy tym innych, ale nie pozwalając też sobą manipulować, żeby ktoś tutaj miał na Ciebie zbyt duży wpływ. To musi być od początku do końca Twoje. To musi wypływać właśnie z Twojego wewnętrznego głosu. Tak to wygląda dla opcji numer 3. Ja dziękuję wszystkim za uwagę. Pozdrawiam Was gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia.